Tak jak się spodziewano, mecz jest pełen agresji. Siedmiu piłkarzy otrzymuje żółte kartki. Ale pomiędzy faulami zdarzają się liczne momenty naprawdę pięknej gry. Po golu Juana Pablo Sorina Argentyńczycy prowadzą. Ale w szeregach Brazylii jest przecież Rivaldo. I to właśnie on strzela wyrównującą bramkę. Brazylijczycy mają też Ronaldo. I to właśnie on w drugiej połowie zdobywa prowadzenie dla Brazylii. Argentyńczycy mają później doskonałą okazję do wyrównania. Po złych doświadczeniach z Martinem Palermo rzut karny wykonuje Roberto Ayala. Bramkarz Brazylii jest jednak na miejscu. I taki wynik utrzymuje się już do końca. W półfinale Brazylijczycy spotkają się z Meksykiem. I oto fragmenty pozostałych spotkań ćwierćfinałowych. Meksyk-Peru. Meksyk oczywiście faworytem, ale początek sensacyjny. Piąta minuta. Roberto Palacios 1-0 dla Peru. 10 minut później kolejna akcja zespołu peruwiańskiego. Jose Pareda 2-0, więc niespodzianka w tym spotkaniu wisiała w powietrzu. Od tego momentu przewagę uzyskała drużyna Meksyku i oto 29 minuta. Akcja zielono-białych. Luis Hernandez, pamiętny z Mistrzostw Świata we Francji. Bramka kontaktowa 2-1 dla zespołu Peru. Faul na Miguelu Cepedzie. Sędzia dyktuje rzut karny. Ponownie Luis Hernandez i mamy remis 2-2. Meksykanie wrócili z dalekiej podróży. Coraz większe emocje. Meksyk przeważał, ale to Peru zdobyło bramkę. Norberto Solano 2-3 w końcówce pierwszej połowy spotkania. W drugiej przewaga Meksyku i dopiero w 88 minucie Gerardo Torrado remis 3-3. Taki wynik padł w 90 minutach gry. Potrzebne były rzuty karne. One miały zdecydować o tym, kto awansuje do półfinału. Oto strzał Jose Soto. Przestrzelił, podobnie jak Juan Reynoso. 4-2 w rzutach karnych dla Meksyku i to Meksykanie w półfinale Copa America. Kolejny mecz, Paragwaj-Urugwaj. Paragwaj czuł się faworytem, spotkanie jako gospodarz. Znakomity początek, Miguel Angel Benitez 1-0. I wiara wśród kibiców na pierwsze od 52 lat w zwycięstwo zespołu Paragwaju nad Urugwajem. Ale 15 minut przed przerwą Urugwajczycy zaatakowali Marcos Salazeta. Jego strzał, remis 1-1. Gol zmobilizował Urusów. Oni atakowali cały czas, ale nie przynosiło to skutku. Potrzebne były, podobnie jak w poprzednim meczu, rzuty karne. Przez trzy kolejki oba zespoły celnie wykonywały. W czwartej Benitez z pudłowa. Ostatni strzał Urugwajczyków. Wszyscy w ich obozie wstrzymują oddech przed strzałem Federica Manjayanesa. Trafia Urugwaj w półfinale. I ostatni ćwierćfinał Chile-Kolumbia. Kolumbia w 1/4 dzięki zwycięstwu nad Argentyną po wspaniałym meczu 3-0. Tego meczu również faworytem byli Kolumbijczycy. Oni zaczęli w 8 minucie gol Jorge Bolaño. 1-0, później jednak nastąpił zryw Chilijczyków. W 25 minucie Pedro Reyes, remis 1-1. Oto 35 minuta, błąd obrony chilijskiej, Victor Banilla 1-2. Prowadzenie zatem zespołu z kraju narkotyków. Kolejna akcja jednak Chilijczyków w 50 minucie. Rzut wolny wykonawcą Nelson Tapia, a Reyes strzela i mamy remis. Przewaga Chile nie ustawała. 15 minut później po raz pierwszy w meczu obejmują prowadzenie. Iwan Zamorano znalazł się w odpowiednim miejscu.
w odpowiednim czasie. 3-2 ustalił on wynik meczu i to Chile w półfinale. I oto półfinały. Pierwszy Brazylia-Meksyk. Brazylia przystępowała do tego meczu bez porażki z zamiarem wejścia do trzeciego z rzędu finału Copa America. Oto piąta minuta spotkania. Znakomity strzał Emersona. Fantastyczna obrona Jorge Camposa. Brazylijczycy pokazują klasę. Kolejna ich akcja Roberto Carlos. Rivaldo, dobitka Amoroso i prowadzenie Brazylii 1-0. 3 minuty przed przerwą, kolejna ich akcja. Duet Rivaldo-Ronaldo, strzał Rivaldo i oto 2-0 i takim wynikiem kończy się mecz Brazylia w finale. Urugwaj do drugiego meczu półfinałowego z Chile przystępował ze stosunkiem bramek 18-6 w historii spotkań obu krajów w Copa America. I właśnie to Urugwajczycy objęli prowadzenie w tym spotkaniu. Była to 22 minuta spotkania. Szał radości w obozie kibiców Urugwaju, ale potem przewaga Chile. 4 minuty później dwukrotnie strzelają w poprzeczkę. Najpierw z rzutu wolnego José Luis Sierra, a potem został sfaulowany w polu karnym Salas. Sędzia dyktuje rzut karny i właśnie Salas wykonawcą jedenastki i po raz drugi trafia w poprzeczkę. Chilijski zawodnik. Do przerwy Chile przegrywa 0-1. W 60 minucie wyrównanie. Ivan Zamorano. Znakomita główka w jego stylu i 1-1. W ferworze walki trener Chilijczyków Nelson Acosta zostaje usunięty ze stadionu za obrazem sędziego. Później oskarżył paragwajską policję o nadużycie upraw. Do końca meczu utrzymał się wynik 1-1 i o losach finału rozstrzygnęły rzuty karne. 20-letni bramkarz Urugwaju Fabian Cabrini uratował drużynę. 3 pierwsze strzały wylądowały w siatce, ale Cabrini pokrzyżował próbę Mauricio Arosa. Przystanie 4-3 Urugwajczyk Mania Janes nie dał szans chińskiemu bramkarzowi Ramirezowi. Urugwaj awansował do finału. Copa America 99 odbył się w stolicy Paragwaju Asunción. I oto 21 minuta Flavio Consensao do Rivaldo. I w taki oto sposób wicemistrzowie świata obejmują prowadzenie 1-0 dla Brazylii w wielkim finale. Brazylia chciała zatrzeć złe wrażenie z mistrzostw świata, kiedy to nie udało się zdobyć tytułu mistrzowskiego. Rivaldo tonie w objęciach kolegów. Kolejna akcja Kanarków. Ponownie piłka do Rivaldo i 2-0. 6 minut po strzelonej pierwszej bramce w tym spotkaniu. Druga strzelona również przez Rivaldo. Akcja Urugwajczyków, strzał Del Campo. Wielkie szczęście miał Dida, bramkarz brazylijski. Ale oczywiście jego koledzy nie zwalniali tempa. Kolejna akcja, znakomite podanie do Ronaldo. Ronaldo, fantastyczne uderzenie. 3-0 dla Brazylii. Pewny tytuł mistrza Ameryki Południowej dla zespołu Canarinhos. Kolejna akcja Brazylijczyków Cafu. I tym razem strzał wysoko nad poprzeczką Flavio Consensao. Koniec meczu. 3-0 dla Brazylii. Brazylia zdobywcą Copa America.